Nazywam się Jan Kochański i zajmuję się projektowaniem przedmiotów użytkowych. W swojej pracy zajmuję się poszukiwaniem możliwie najbardziej funkcjonalnych i najlepszych rozwiązań, czegoś co działa jak najlepiej. Zostałem zaproszony do projektu Dbamy o lepszą codzienność przez sieć obywatelską Watchdog Polska, by stworzyć przedmiot inspirowany działaniami strażników, watchdogów. Jednym z nich jest Piotr z Seneńszczyzny, z którym spotkałem się w grudniu zeszłego roku. Wizyta u niego zainspirowała mnie do stworzenia przedmiotu, wokół którego można się spotkać. No i takim naturalnym przedmiotem jest właśnie czajniczek do herbaty, bo sprzyja spotkaniom między ludźmi. Projektując dzbanek, starałem się znaleźć dla niego taką formę, która jest z jednej strony idealna i stąd pomysł użycia kuli, a z drugiej strony coś w niej jest nie tak, coś niepokoi. Zależało mi na tym, żeby przedmiot był w pełni funkcjonalny, by można było z niego na co dzień korzystać. Dlatego też został wykonany w tradycyjnej technice ceramiki z przyjemną drewnianą rączką, która jest miła w dotyku. W swojej pracy zajmuję się wyszukiwaniem błędów w przedmiotach. Szukam punktów, które można poprawić, które mogłyby działać lepiej. Mój przedmiot nie działa do końca dobrze, po to by przypominać użytkownikowi, że zawsze można coś ulepszyć, zawsze można coś zmienić. To, w jakim stopniu Piotr musi się zmagać z przeciwnościami, nasuwało mi takie myśli, że to właściwie w ogóle nie działa, że ten przedmiot w ogóle nie powinien działać. Projekt jest po to, by zwrócić naszą uwagę, że w taki sposób, jak możemy kreować naszą prywatną rzeczywistość, możemy też kreować naszą społeczną rzeczywistość. Możemy poprawiać to, jak działamy jako społeczeństwo, jak funkcjonujemy jako obywatele.